Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest GTA 5 Online, a dzisiaj w roli głównej wystąpi Lucek z Mów po ludzku. Witam Cię serdecznie. Siemanko, jestem Lucek. I Adame Ky, witam Cię serdecznie. Cześć, siemanko, jest Lucek. No i ja, wujek Bohun, witam Cię serdecznie, wujku. A cześć! Nagrywamy dzisiaj w trójkę i Lucek tutaj ma dzisiaj diabelski plan. Lucku? Tak, robimy napady. Znaczy jeden napad zrobimy, bo ogólnie napady robi się dosyć długo, bo to jest właściwie komplet misji, które musimy wykonać i zadań. Więc będzie trochę, myślę, trudno, bo łatwo spieprzyć jest napad. No ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Słuchajcie, jak ja jestem w tym teamie, to naprawdę będzie bardzo ciężko. Chociaż Adamek wygląda, jakby już był po napadzie. Popatrzcie tylko na niego. No, trochę tak wygląda. I tak ma być. Wchodzimy do chaty i teraz tak, będziemy robić szereg misji pobocznych, jakby to jest takie tak zwane przygotowanie do napadu. I wbijacie do mnie do chaty, to jest moja chata, najtańsza jaka może być. Ty, ale on jest dziany! To jest najtańsza chata jaka może być, z najgorszym widokiem, naprawdę, za 200 tysięcy dolarów. To ja biorę swoje miejsce. Ja biorę złote klamki i złote łyżeczki. Nie. Możecie pić alkohol, możecie robić inne rzeczy, ale ogólnie będziemy robić napad i to jest nasz cel dzisiejszego odcinka. Żeby skończyć napad, jak skończycie ze mną napad, zarobicie dużo kasy. O, tyle wam powiem. Ale, jest jeden problem, jest haczyk jak zwykle. Jest haczyk polegający na tym, że potrzebujemy jeszcze jedną osobę i ta osoba będzie losową osobą. Znaczy, zaproszę kogoś z mojej ekipy. I ten członek ekipy, który dołączy do nas, nie będzie nas słyszał, więc będzie poza jakby odcinkiem. Ludzku, ja bym chciał, żebyś nam zdradził więcej klarowności. To znaczy się, jak to w ogóle wygląda ten cały napad? Bo ty powiedziałeś, że to się składa z serii mniejszych misji, które są takim wprowadzeniem, tak? Są takim programem szkoleniowym do tego napadu. I na czym to dokładnie będzie polegało? Czy to będzie jakaś strzelnica, umiejętności strzeleckie, nie, łowieckie? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu mamy napad zrobić na... Nie wiem, czy tutaj będzie akurat na bank, bo... Aha, to jest ucieczka z więzienia. Musimy uratować takiego Ruszkowskiego z więzienia i będziemy musieli przygotować sobie pojazdy do tego, jakieś chyba bronie, nie jestem pewny. Ogólnie wszystko, co nam będzie potrzebne do tego, aby gościa wyciągnąć z więzienia. Chyba też samolot transportowy. No wszystko będziemy musieli sobie ukraść, robiąc właśnie takie pojedyncze misje. Ty powiedziałeś samolot? Tak, samolot i nie tylko. To wiesz co, ja będę jako drugi pilot. Dobra, nie musisz być pilotem. Na sam początek będziemy musieli ukraść samolot. Lucek, to ty fruwasz, bo ty byłeś w tym dobry. No okej. Ja mogę prowadzić autobus. Okej. A wy będziecie strzelać w tym momencie. No okej. Znaczy, autobusem jest trochę też ciężko, bo trzeba zgubić wtedy masę policjantów. I wtedy najlepiej po prostu wyjechać gdzieś w otwartą przestrzeń, gdzie nas policja nie będzie widzieć. No ale od czego kowal mokleszcze? Ja będę prowadzić, a wy będziecie tam napierniczać w radiowozy, nie? Tak, ale to o to chodzi, żeby nie wzbudzać więcej uwagi na sobie, tylko żeby ją zmniejszać, czyli żeby uciekać. Okej. O, mogę sobie tutaj wybierać kolejność. Mogę albo najpierw wziąć ucieczka z więzienia. Dobra. Czekajcie! Ja odjeżdżasz, chłopie. Siadam. A ja gdzie mam wsiąść? Adamek, siadaj do mnie. Słuchaj, na motorze to sobie nieźle zmokniecie. No ja już mokne. Człowieku, ja będę tak jechał szybko, ja między kroplami będę tak, wiesz. A to ja jestem cwańszy, wolę do samochodu. No i dobra. Mój motorek jest szybszy od tego LG. Pamiętajcie, że oni mogą spaść na ziemię, ale mogą się podnieść później. Bo oni nie są nieśmiertelni. Teraz, nie wiem... Lucek, patrz na mapkę, mi się wydaje, że oni przyjeżdżają teraz... Samochodem. Teraz wyciągaj właśnie wujek wyrzutnie rakiet i spróbuj eliminować samochody z wyrzutni. Niestety, nie mam tyle tych. Chociaż pojedynczy, no nie wiem, kilka tam. Cholera. Co ten koleś robi? Weź mi z linii ognia! Ale dobrze, załatwił ich, dobra. Wow, ładnie. Zaraz zginę, muszę się schować.
idą znowu do nas. Postarajcie się mnie osłaniać, ja muszę zjeść przekąskę, uzupełnić energię. Wujek, nie wychodź tam! Chodź, 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 cofaj, cofaj, cofaj. Tak, tak, spieprzam! Słaniam cię. Jeden koleś? A czy szedł? On nie biegł teraz papierosy. Z tego placu to. Cholera, a papierosy uzupełniają energię, ekscela. Spoko. Dobra, teraz spokojnie. Teraz ten koleś musi... Nie wpadają! Ale go zachodki. Teraz ten koleś musi iść po... O cholera, o cholera, o cholera. Musi iść po samolot, nie wiem czy on to ogarnie. Oni nas tutaj otaczają. Zabijamy. Tutaj, z tej strony wujek. O! O dobra, wiecie co? Inną opcję robimy. Wbijajcie wszyscy do Kurumy. I będziemy z tego samochodu zabijać. O, ale samochodzik! On jest pancerny, jest lepiej uzbrojony niż czołg. Serio mówię. I z niego możemy pozabijać wszystkich przeciwników tam. No i gdybyśmy mieli ten samochód na początku, to byśmy mogli to zrobić na poziomie trudnym. Ale na normalnym też zdobędziemy sporo kasy. A czy wy zdobędziecie, bo ja za przygotowania do napadu nie dostaję kasy. Nie? Nie, tylko wy dostajecie. A ten samochodzik to jest losowo wypadniesz, czy...? Nie, ten samochód jest dostępny do kupienia, jeśli ukończy się pierwszą misję napadu. Pierwsza misja napadu jest na dwie osoby. Mam to czekanie. Jest za pół miliona chyba do kupienia. Pół miliona? No. O Boże. Ale jest warty swojej ceny, naprawdę. Jeśli się go kupi, to już się praktycznie wszystkie misje wykona, bo jest niezniszczalny, krótko mówiąc. Czyli co, gliny ci mogą naskoczyć? Tak, ale jeśli też. Jeśli, znaczy on jest do pewnego stopnia niezniszczalny, na przykład z wyrzutni rakiet już go rozwalisz. Damy radę. Dobra, nie wychodzimy z auta, strzelamy. Jest ekstra. Można założyć maskę. Co? Aha. No i strzelamy, nie? Nic się nie martwi, nic, nie zginiemy. Może sobie stać w miejscu, ma pancerne opony. Cały samochód jest pancerny, tylko do samolotu nie strzelajcie. Martwi mnie to, że ja mogę tylko pistoletów używać. A nie, miałeś tam SMG. Tak, ale nie na jedną rękę. Nie na jedną rękę można używać, tylko weź sobie kółkiem myszy zmień broń. W dół albo w górę, nie pamiętam jak się w samochodzie zmieniało kółkiem. Bra. Zmieniam kółkiem. Ale samolot jest. On leży jeszcze tak, tu jest strzela, samolot, zaraz tutaj podjedzie. Ale jeszcze musimy oczyścić. Tak, ja zaraz wezmę samolot. Dobra. Tylko niech się zatrzyma. Albo dobra, pozabijamy najpierw wszystkie samochody. Pozabijamy samochody. No, znaczy ludzi w samochodach, no wiesz o co chodzi. Ale kręci bączki? No, leci trochę tej amunicji tutaj, co? Dobra, ja wychodzę. Dobra, dobra, bierz, bierz go, bierz go, bierz go. Okej. Okay. No i ja już będę leciał na lotnisko. Dasz radę tam wylecieć? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. I uwaga, uwaga. To jest niemożliwe te! Ile w nich kule trzeba wpakować, żeby... No. A to jest na normalnym poziomie jeszcze. Tak, to jest normalny poziom. A czy... normalny czy trudny, oni nie, tak nie, samo nie, to walczą. Nie jest normalne. No, bo to mogą być troszeczkę lagi gdzieś, ale ogólnie dzisiaj, jeśli chodzi o lagi, to jest spoko, bo nie ma praktycznie. Już mi się myszka spociła. Dobra, wy macie za zadanie zniszczyć pozostałych, a ja mam dostarczyć samolot na miejsce. Rozbiłem się! Nie. Jak to się rozbiłeś? Nie, żartuję. Ja... Myśmy robili całą misję od nowa. Ty, no bo mi już, wiesz, serce zaczęło kołatać, jak to się rozbił. Zdasz wszystko na nowo? Jakbyś się teraz faktycznie rozpieprzył tym samolotem, to co? To na nowo? No to byśmy robili na nowo, no, tak jak mówię. Ty, to lepiej nie rób tu polewa, wiesz, bo... Wszystko jest okej, ze mną nie zginiecie. Muszę fryzurę zmienić tego gościa. Zrobię sobie taką gangsterską, ale nie pasuje do ryja. Zresztą ciężko będzie coś dobrać, co by pasowało do tego ryja. Musiałbym ryj zmienić najpierw. Super, brawo. Yes! Yeah. Yeah. Dziękujemy panowie, ja się platynę. Platyna, no. Ja a ja dostałem co? Ja dostałem brąz. Czemu znowu ja najgorszy? Ile kasy dostaliście? 15-200. Eee. Dobra, bijaj.
To jest ten autobus. Nie musicie zrozumieć, tak? Tak, to jest ten autobus. Musimy go zabrać. Najpierw musimy zabić dziada. Zatrzymać to wszystko. Adamek, bierzesz autobus? No, mogę wziąć. Gazu. No nie, jak był pierwszy! No bo jak tak się guzdrasz, to co? Ej, no co ty? No jedzie! Co się dzieje? What the fuck? Ej, na pasażera. Dobra. Ja wam pokażę teraz! Tracker! Jak się kurwa jeździ! W pizdu, wszystkich tu załatwię teraz. Nie, właśnie musimy zgubić pały. Ja wiem, zaraz pojedziemy na pustynię Mojave i zrobimy tutaj. Iść. Dobra, spoko. Pieprza nie zrobię. Ale ja się czuję niewinny, naprawdę nic nie zrobiłem. Panowie, bierzcie ich. Dobra, wujek, spróbuj teraz skręcić jakoś w prawo, w te bezdroża tutaj. Tak, tak, tak. Ma on jakiś dyferencjał, blokadę czy tego, mostów czy coś tam z tego? Nie wiem. Ja już sobie nie wymyślam, nie wiem. Uciekaj, tutaj uciekaj. Jakieś systemy z dupy wzięte. Teraz spróbuj w lewo skręcić. Ślepa tutaj uliczka. Będzie ślepa uliczka, tak. A zaraz ich... Nie, w lewo, w prawo, jakoś tutaj wie. O, dobra, już gubimy, tutaj. Już możemy tutaj zostać, w tym miejscu dokładnie. Wujek, nie, zatrzymaj się, bo zaraz tam policja wyjedzie na drogę. I tutaj możemy sobie zostać, nawet możemy się kawałek cofnąć i się w tych tutaj, nie wiem, kamperach gdzieś ukryć. A ten se siedzi i nawet biletu nie skasował. Ja co za ham? Ja skasuję. Wujek, gubisz już policję, rozumiem, tak? To znaczy, kazałeś mi stać, to stoję. Dobra, ale gubisz, mrygają ci gwiazdki w prawym górnym rogu. Nie, stoję jak członek i czekam na komendy. Poważnie, nic ci nie mryga? Nie. Ja sugeruję stąd spieprzać. Nie mrygają. Mi już zniknęła policja, zobacz jak uważnie. No to dlaczego ja mam trzy gwiazdki i stoją w miejscu? O. Ja nic o no tym nie wiem. Problem. Adamek, weź ty lepiej w ogóle spróbuj, nie strzelaj. Spróbuj z tego, o właśnie, spróbuj torami jechać, wujek. To będzie najlepsza droga. No, a tak co jak ja teraz, teraz robię? No i wykonujesz perfekcyjnie moje polecenia. Dobrze jest, jesteśmy pod mostem. Jest! Zauważą? Jest, zauważyli. Autobus pośpieszny podjeżdża pod peron pierwszy. Paleciak, wsiadaj. Paleciak, tam sobie, tam stał sobie. Ty, jak ktoś przerzuci zwrotnicę, to przechlapane. Gorzej jak kurde nas dorwie jakiś taki prawdziwy pociąg. Nie no, chyba nie. Dobra, wbijamy tam. To już będzie koniec przygotowań chyba. Nie, tam jeszcze jedno zostało zadanie. Proszę? Tam jest jeszcze jedno zadanie, te co było ukryte, te czwarte. Ja wiem, to jest ostatnie, to jest już ucieczka i to jest najtrudniejsze. Jak to zrobimy, to dostaniemy w ciul hajsu. Jasiu do nas czeka, patrzcie. Jasiu tutaj jest. Skąd on się wziął? W prawo musisz wjechać. Kto się tutaj Jasiek wziął? O, bo on już tu czeka od 100 lat, on jest doświadczonym graczem. Ty, to on w kulki leci, to my... Nie przejechał, ja chciałem drogę pokazać. To on w kulki poleciał ten Jasiek, zamiast tutaj z nami. No tak, bo on... Co to za ksiądz? Proboszcz. Ej, to jest mój z parafii. Widziałeś? No, widzę właśnie. Tylko, że to nie tu. Coś ci nie wyszło chyba. To tam. Coś ci chyba nie wyszło. Teraz w lewo. Tak, dokładnie. Wow, wow, wow. Ale tym radiowozem już nie damy nic rady więcej zrobić. Mam nadzieję, że to będzie koniec z tym. O, czekaj, bo jakaś BMK tu fajna nas czeka. Zniszcz to radiowóz. Dobra, wysiadamy. Ty, zniszcz radiowóz. No jak? Kiedy on już jest zniszczony? Oha! Nie! Mieliście poczekać, aż od niego odejdę! Nie, mieliśmy tak zrobić, że podpalimy go benzyną, ale dobra. Daj się do drabiny w punkcie obserwacyjnym, tak, i tego się trzymajmy. Adamek, ty tam pilnuj swoich zadań i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Ja pilnuję się, także spokojnie. Ty pilnuj się! Dobra, po drabinie na dachu, po drabinie na dachu. No my też. Po drabinie na dachu. No i dobra, ten znów ten łysy. Dobra, i my tam będziemy czekać, chyba że wiesz co, Lucek, tak sobie myślę, że oni mają być w tym samym czasie, przy tym punkcie co my. Tak sobie myślę, wiesz? Nie, ale oni zupełnie gdzie indziej mają jechać. Wie, aby... nie może zobaczyć nas.
Ach, widzisz, może ja dałem dupy, bo nie dałem tego, maski. Musisz uważać. A założyłeś maskę wtedy? Nie, wtedy? Teraz założyłem. To może to przeze mnie? Aha. Nie wiem, dobra, chodźmy do tego punktu. No. Czekaj, aż oskarżyciele dotrą do ratusza. Tak jest. No dobra. Dobra, no, musimy poczekać, aż wysiądą. O, jest, podjeżdża auto. Czekaj. Aha, w tym samym czasie. No to na obliczanie. Ja biorę tego białego. Białego? Którego białego? Jest z walizką i bez walizki. Którego bierzesz? Z walizką czy bez? Bez walizki. Dobra, ja bez biorę walizki. Z walizką. 3, a 5. Pięknie. Jest. Dobra. Tak, jesteśmy zgrani jak w Far Cry'u i o to chodzi. A Jasiu? Nie wskakuj tam, nie! Szybko. I teraz robimy akcję. Ja podjeżdżam autem, wysiadasz, zbierasz dokumenty. Ty widzisz te czerwone kropeczki? To nie będzie takie dawaj, proste. Dawaj, gazu, wujek. Nie przejmuj się tym. Gazu. No ja się prowadzę, ja liczę na ciebie tutaj, no. Proszę was, nie dajcie tam teraz dupy. Błagam was. Wujek, skup się. Kupuję się. Bo my też możemy dać dupy. Jeszcze chwila. Dawaj. Ekstra. Wsiadaj. Szybko. Pierdolamy stąd. Jest, okej, dobra. A po chuj nam ta maska, jedziemy. Ledwo przeżyłem, mam jedną kreskę dosłownie. Ja pierdzielę, jak ja to zrobiłem. Dawaj, jest dobrze. Okej. O, Lucek, to był dobry. To był dobry plan. Dobra. Mogą nam teraz naskoczyć na pędzel. Tak, trzy gwiazdeczki mrugają. Może nas nie znajdą. Do góry. Świetnie. No. Kolejnego. I stój tutaj. Tak. Och, idą dobrze. Tak. Dobra. O, nie. Chowaj się. Kurde, nie. O. Dobrze jest. O, kurde. O nie, jedzie tutaj. Fuck. O cholera, zauważył nas. Ja pierdzielę, mogę tu wjechać. Jasiu, spadamy. Dobra. No spadajcie, ty, Adamek, pilnuj go tam, żeby ten. Dobra. Cholera, jesteśmy na górze. A tu zaraz śmigłowiec przyleci. On go zastrzelił, czy co? Tak, widzę właśnie. Jasiu, tak, co ty zrobiłeś? Wytłumacz mi to, no. Lucek, stój w miejscu, bo śmigłowiec tutaj nie leci w naszą stronę, stój! Nie ruszaj się stąd! Leci w naszą ale stronę właśnie! Ale nie w tych klapkach, powoli Jasiu! Mogłeś te szpilki jeszcze tutaj ubrać! Nie widzą. O nie, widzą nas, cholera! Wujek, trzymaj się! O, ale ty, to Jasiu, ty jesteś wariot! Aaaa! Kurde! Dobra, my opuściliśmy obszar, jesteśmy, szczerze mówiąc, gotowi. I kita do góry. Jedziemy pod ten napis Winwood. Dobra, my już o nie, to nie tu. O fuck, ślepa uliczka. Cholera. Fuck, dobra, ja się tu nie pakuję. Uciekam stąd. Jak ty niby masz tam pomóc? Cicho. No możemy tam podziać i pomstrzelać czy coś. Dobra, to zdejmij śmigłowce jak potrafisz. Nie. Dobra, niech oni zajmą się sobą tam. No what the fuck, czemu on tak się pojawił tu? Kurde, dobrze zamontowałem uczy pan też tym. Jest tam do góry. Tak. Okej. Okay. Jejku. Słuchajcie. Dobra. I nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale to powiem. Ja mam normalnie już mokro. Dobra, bez komentarza. Nie powiedziałem gdzie. Tak. Pod ręką. Inny się tłumaczy. Jest.
Okej, na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o GTA 5 Online razem ze znajomymi, z Wujkiem, Bohunem i Adamkiem. W następnym odcinku będziemy kontynuować tą naszą zabawę, a właściwie wy zobaczycie jej kontynuację, bo my już ją skończyliśmy dawno. Będzie to sam napad i no postanowiłem podzielić to na dwa odcinki z tego powodu, że sam napad będzie powtarzany po miliard razy i będzie dużo śmiesznych sytuacji, dlatego no przygotowanie jedno i sam napad drugie. Więc zapraszam was na kolejny odcinek. Na razie.